Czy wy też macie takie koszmary ostatnio? No masakra! I to codziennie mam ten sam. No całą noc się człowiek męczy, a nad ranem jeszcze w tym śnie przychodzi taki jeden i pyta. No i co, cwaniaczku? Nadal nie wiesz, czym się różni czwarta liga rumuńska od piątej? No i ja codziennie odpowiadam, że nie pamiętam, bo dawno tam byłem. I to się dopiero zaczyna. Koniec, powiedziałem dość, nie chcę już więcej mieć takich snów, muszę jechać do Rumunii i sprawdzić, czym się różni ta czwarta liga od piątej. Tak więc jest piątek rano. A gdzie tam piątek? Czwartek jest chyba. Cóż, no jadę w tę Rumunię. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. No i już jest piątek rano, dopiero co 24 godziny minęły, a ja już jestem w Rumunii. Tak się teraz szybko podróżuje, o! Ale ciało się długo, bo przez Włochy była przesiadka w Treviso. Treviso się przy okazji pozwiedzało, a Treviso jest piękne jak Wenecja, która jest zaraz obok. Suczawę też wstępnie pozwiedzałem, a wieczorem akurat się działo, no. To była tak zwana gorączka czwartkowej nocy. No i po takich atrakcjach to sam jestem ciekaw, co to się wydarzy dzisiaj. A już za chwilę zaczyna się oficjalna część zlotu Grand Hopperu. No i jest nasz Bang Bus. Ten zlot o nazwie Football in Heaven. Jesteśmy w raju, proszę państwa. No w raju, no bo to jest taka kraina, Rumunia to kraina dup. Wszyscy tu mówią o dupach non stop, no tylko dupa, dupa, dupa. What does dupa mean in Romanian? After, dupo. Yeah. After. After? Yeah. So dupa is not dupa? No i okazało się, że z tą dupą to jednak o co innego chodzi. Że dupa to jest później. Potem. Dość ciekawa ta droga na boisko jest rzeczywiście. Którędy do głównego wejścia? Tu za tym wagonem chyba będzie główne wejście. I się pomyliłem, wejścia jeszcze nie widać. A co to ma być? To ma być stadion? What the fuck is that? A bridge, man. Come on. No nie. I'm too heavy for this. You'll be fine, come on. No nie ma wała, żebym ja to przeszedł po tym, no kurwa. No nie, no przecież to się zesram zaraz. Ja pierdziel. Ja tu mam lęk wysokości. Przy okazji. O kurwa. No nie, no przecież to jest pochylone. Tak... No, takiego dojścia na stadion to ja żem jeszcze nie widział. Yeah! No i dojśćmy, mam nadzieję, że było warto. Już za chwilę tu będzie mecz Ligi Piątej. Piąta Liga Rumuńska w miejscowości Jakobeni. Jakobeni, what is famous for? It's not famous. No, generalnie jesteśmy tu 45 chłopa i będziemy przez ten weekend oglądali mecze właśnie na takim poziomie rozgrywkowym. Nie za wysoki. Generalnie to ja się wielu rzeczy w życiu spodziewam, ale nigdy nie spodziewałbym się, żeby ktoś na taki event, żeby oglądać Piątą Ligę Rumuńską, przyjedzie z Indii. Don't tell me that you came from India to see fifth level of Romanian football. I'm mad I did that. You really did that? Yes. Man, you are fucked up. I think so too. O, tutaj. Zaraz się będzie działo. No, no dobra panowie, to pokażcie, czego nie potraficie. A tak w ogóle to jest piątek, godzina 15. I mecz w piątek o godzinie 15. O kurwa! Is it normal hour for the game to start? Friday, yeah. 3 p.m.? Yeah. They don't care. They are professional. They don't have to work. They're amateurs, all of them. Wyglądają jak profesjonaliści. Wczoraj to w ogóle był bardzo ważny dzień, bo był 50 dzień bez piwa. 50 dni bez piwa wytrzymałem. A co to oznacza, że był 50 dzień bez piwa? Że 51 to nie będzie bez piwa, już ni chuja. Zawsze w Rumunii nachodzi mi na jakieś życiowe zmiany. To no rok, czy jakoś tak jest po rumuńsku. Ciukas, no zobaczymy. Nie, nie warto było, weźcie to piwo ode mnie. Nie liczy się. To piwo się nie liczy. Chuja się nie liczy. Nie jest złe. No i teraz! Ale wykończenie to będzie. Tak w ogóle to ja nie jestem jedyną osobą z Polski na tym evencie. I tu jeszcze jest dwóch skautów. Wyskautowaliśmy. Tutaj pan Karol wyskautował w pierwszej połowie niezłego kota w bramce. Zdecydowanie, gwiazda meczu. Ale wyskautowałeś i ktoś ci go podebrał, jakiś angol.
go ściągnął z boiska. Odnoszę wrażenie, pewnie do Premier League. Ależ to było meczycho. Jakaś najgorsza bramka w nim padła nawet. Ja pierdolę! Sam się kurwa za głowę złapał, nie wierzę. Jaki był wynik meczu, to widać na tablicy tutaj, o. O, i kozy też widać, tam są. Tak, na to czekałem. O kurwa, co to tak piarnęło? Spodnie mi poszły? Be careful with the hole. To rzeczywiście jest dość ciekawie. Ja pierdzielę, jak to buja. Limuzyna podjechała i ruszamy dalej zwiedzać tę Bukowinę. Co to się stało? What happened here? Te rumuńskie piwa są jak szampany chyba. No iśmy gdzieś dojechali, a co tu się dzieje? Chlebem i solą witają ludzi. To nie jest kokaina. Kurde, na meczu czwartej ligi? Proszę bardzo, pojawiło się coś na rozruch. Oj tak, rozrusza mnie. Ojej. To mecz czwartej ligi rumuńskiej będzie zaraz w ogóle. Ale będzie meczyko! Liga Cincia. Liga Cincia, czyli liga piąta jednak, a nie czwarta. 20 sekunda i jest 1-0. I zgadnijcie, czy nagrałem tę bramkę, czy nie? No nie. Nie no, dzisiaj to dzień wzorowy był. Na zakończenie przy wyjściu z busa jeden się zrzygał, jeden szedł do hotelu ze spodniami w dół, a trzeci tak się spieszał, że chyba się zesrał. Grand hopping, baby. No już mamy sobotę. Pierwsza sobotnia atrakcja. Zaraz pierwsze meczycho. No i oczywiście pod górę trzeba się wtoczyć jeszcze. Ja pierdzielę. Wczoraj były mecze Ligi 5, a dzisiaj mają być mecze Ligi 4. I na początek wielki hit. Gospodarze to zespół o nazwie Heniu Lesiu. Heniu Lesiu. I to Heniu Lesiu to jest rumuńska Chelsea. A dlaczego? Kurwa, już zaczynam sapać. How do you like the location of the ground? Not good. Dlaczego tu nie wjeżdżaliśmy tym busem? Wczoraj był most, a dziś pod górę ten stadion. No ja pierdziel. No, a nawet samochód tu nie może podjechać. No i dupa, nie podjedzie to. No już widać pierwszą różnicę pomiędzy piątym poziomem a czwartym. It's much higher level of football than yesterday. No i się udało wyrobić. No. Zaczynamy. Ale dzisiaj to widać, że to poziom wyższy, nie? O, i za trzy piętra wyżej. No i Heniu w opałach. 0-3 przegrywa już. Ale będzie brameczka. Ach. Hela w opałach było kiedyś coś takiego. Był seria, no. Był jakiś seria Hela w opałach. Heniu w opałach? Pasuje. To Hela pewnie sobie poradziła. Zaraz zobaczymy, czy sobie Heniu poradzi. No, taki ten gwizdek z pierdnięciem był. No i dupa. No nie odrobił Heniu tej straty. Heniu dziś w dupala. 0-3. A teraz przerwa na lunch. O. A tego piwa nie znam. Bezalkoholowe. Is it a good water? Yes, it's a local... Zobaczymy, czy ma właściwości zdrowotne. Kto wie. I keep my strength to the evening. Dobre. Widzę. Very good. Ja bym poszedł poszukać tego potoku, z którego wzięli tą wodę. Już dojechaliśmy? Co i zaraz kolejny mecz czwartej ligi. No kurwa, no źle to nie wygląda, nie? Chyba. Czy źle? Ale stamtąd będzie widok. Co my robimy? Zamiast siedzieć na dupie, to jeszcze na wycieczkę się wybraliśmy. I to pod górę jakąś. Zaraz będziemy siedzieć na dupie, jak wjeżdżamy w dół. A tam widok będzie piorunujący na tym szczycie. No chcieliśmy zobaczyć, jak ten stadion wygląda z góry, no. Na razie wygląda tak. Ale jak my stąd zejdziemy, to nie wiem, chyba będą musieli po nas tu przyjechać tym busem. No i żeśmy bez sensu tu wleźli. Nie no, widok jest niezły, ale... No ale stadionu nie widać rzeczywiście. I heard the whistle. Me too. Yeah? Nie potrafię zrozumieć tych zasad. Kilka razy przyjechaliśmy na mecz za późno, więc opóźniali rozpoczęcie pod naszą grupę. Teraz się okazało, że przyjechaliśmy godzinę przed meczem, więc zaczęli pół godziny przed planowane początki. Nie no, znaleźliśmy najlepszą trybunę. Perfect view. Yes. But not on the pitch. Co tam jest, rzut wolny czy rzut rożny? Bo tak... Prawie widać, no. Tak, no jeszcze tylko pociągu tu brakowało, kurwa.
Tam jakaś niezła oprawa się w ogóle trafiła, proszę zobaczyć. Jest ogień! Tylko dupa mi zdrętwiała na tym meczu. W tej drugiej połowie. Tak to podsumuję. O! Ja pierdolę, gola nagrałem! I to mecz pierwszej ligi tak wyglądał. Nie no, gdzie pierwszej, to czwarta był. A dobra wiadomość jest taka, że to był ostatni mecz dzisiaj. Perfect, no more games for today. Gdzie my teraz jedziemy? Tu nawet zatrzymaliśmy się coś zwiedzać. Jakaś niesamowita rzecz tu jest chyba. Zamek w kształcie hotelu, albo hotel w kształcie zamku, nie wiem. No już mamy niedzielny poranek. Zaraz ruszamy dalej eksplorować tę krainę dziewic. Oho, jakaś pogoda taka średniawa. O, już wszyscy na dole w ogóle czekają. Kraina dziewic, no bo przecież Bukowina słynie z tego, że tu dziewicza przyroda jest. Skoro przyroda dziewica, to dziewice być muszą. A dzień dzisiejszy rozdziewiczymy sobie meczowo spotkaniem Ligi Czwartej. O kurde, co tu się dzieje? Złote party! No akurat dziś od rana mam ochotę na dyskotekę. Strzelili się mój gust idealnie. Football in heaven! O! It is prespiritu to football in heaven. He said that football in heaven is the Champions League of Villages. A miejscowość, w której jesteśmy, nazywa się po polsku w ogóle Kimpulung Mołdawski. Ładnie się nazywa. Co to jest Kimpulung? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy może być. Ale z mnie to jest ciekawostek, tu się urodził Marian Kielec, były reprezentant Polski. Tak? I legenda Pogoni Szczecin. Ale reprezentant w czym? W piłce nożnej. A, ten słynny, tak? Ten najsłynniejszy. Słynniejszych reprezentantów z tego miasta nie było. Where is the beer? Yeah. Yeah, half time. Yeah? Barbecue and beer. Już się nie mogę doczekać tej przerwy, a z nerwów to ja się postanowiłem na jakiś pagórek spiąć. Nie wiem po co. Ale jak już tu jestem, to może jakąś akcję nagram. O, rzut wolny. No, a może jakąś bramkę bym nagrał? O kurwa! No lepszego kadru to chyba żadna telewizja nie złapała. No i właśnie skończyła się pierwsza połowa. What's here? Fun shop? Ale się romantycznie zrobiło. So romantic here. So romantic. What's this? I don't know. Somebody. You don't know when you drink? I'll find out. You ask me now to find it out for you. He's such a nice guy. It's okay, Ra. Thank you. I'm in. Chyba wino. O, no już myślałem, że nie będzie, ale jeszcze jest palinka na deser. Ale owoce mi pani, to taką spodycz zostawiła. Jakie owoce tu czujesz? Słodkie. Nie wiem, czy dobrze czuję, ale wydaje mi się, że jest to marakuja. I pączuś. Actually, that's a nice combination of food. Yes. Sweet pizza with... Traditional Romanian. Yes. You bake this one and you put it on top of the pizza. Radosławski. Yeah? How are you, man? Very bad. Thank you. Klasyczny postój na siku. Gdzie to można się odpryskać? Byle nie pod wiatr. No i które by tu teraz drzewko wybrać? No i teraz to można jechać. Kolejny postój. Teraz wycieczka się rozdziela. Część idzie oglądać jakiś monastyr, tak? Gdzieś tutaj w prawo. A ja idę w lewo kupić sobie jakiś dywan. Weź mi jeden. Łazienkowy poproszę. I wish to buy a carpet here. But they don't have carpet. Oh, there is a carpet. This is the perfect souvenir. No i nie wiem, który wybrać. Ten czy ten? Nie, no dobra, no jest i monastyr, proszę bardzo. Słynny monastyr w miejscowości Suczewita. Ładna nazwa miejscowości. Prawie tak ładna, jakby La Suchita miała się ta miejscowość nazywać. O! No i przetrafiła się prawdziwa tragedia. Bo spóźniliśmy się na mecz. I angielska część wycieczki chyba nie jest za bardzo zadowolona z tego faktu. Bo oni muszą usłyszeć pierwszy gwizdek. Ja to generalnie pierwszy gwizdek mam w piście. Ale oni niekoniecznie. Do you count the game without first whistle? As long as I have seen 45 minutes, I count. No, good. Część jakoś normalnie do tego podeszło. I podobno dwa gole już przegapione. Że jest 1-1. W twoim przypadku dopiero dwa gole przegapione. A to jest w ogóle mecz przy samej granicy z Ukrainą. A za tymi górami tam w ogóle chyba Ukraina jest, nie? No, nie poleciała piłka na Ukrainę. To jest Liga Piąta. Weekend kończymy Ligą Piątą. A Liga Piąta jest najlepszą ligą rumuńską. No kurwa! Bo to jest liga najniższa, przynajmniej w tej części Rumunii. To nie jest tak, że my na takie wysokie ligi jeździmy co piąta. Piąta jest najniższa. O.
Orzesz, kurwa! No i niestety koniec, a w tych górach to w ogóle dużo niedźwiedzi podobno mieszka i tak po cichu liczyłem, że jakiś tu wbiegnie może, zrobi pitch invasion. Ale jakieś nieśmiałe te rumuńskie niedźwiedzie się okazało. Aha. O kurwa. No już mamy poniedziałek rano, czas wypadałoby wracać do kraju. Zaraz gnam na lotnisko. 6 meczów w 3 dni. Taki jest mój bilans w tej Rumunii. Mi się wydaje, że byliśmy na meczach 6, natomiast dla części uczestników tej wycieczki, no oni twierdzą, że widzieli 5 meczów, ponieważ na jednym nie słyszeli, nie widzieli pierwszego kopnięcia i oni takich meczów nie zaliczają, więc oni byli na 5. A ja w nocy wymyśliłem swoje zasady, że ja będę liczył tylko te mecze. Byłem tylko na tych meczach, na których byłem w kiblu na dwójce. O! Tak więc ja w tej Rumunii nie byłem na meczu żadnym. Się okazało po wprowadzeniu tych moich nowych zasad. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Stara reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.